Moi drodzy, wczoraj późnym wieczorem podczas burzy z piorunami zrobiłam dla was vloga. I tak po jakimś czasie, kiedy ten vlog był na YouTubie, zobaczył go Kostas i powiedział do mnie, mówi, czemu ten vlog jest taki dziwny? Mówi, ten obraz mówi, jakby był taki zielony. A w ogóle dlaczego tak dziwnie przeskakuje głos? A w ogóle ty wyglądasz, no strasznie wyglądasz, jakbyś była z 10 lat starsza. No i to mi oczywiście wystarczyło do tego, żeby po prostu ten vlog z tego YouTube'a usunąć. I stwierdziłam, że zrobię dla was inny vlog. Dzisiaj, mówię, na chwilę się właśnie przejaśniło, więc jest taka okazja, żeby właśnie ten vlog zrobić. I stwierdziłam, że wyjdę na ulicę, bo tutaj jakby nie było, jest najlepsze światło. To sztuczne światło jednak nie robi tego, co robi właśnie to światło dzienne. A więc o czym będzie dzisiaj, moi drodzy? No jak już dobrze wiecie, będzie o służbie zdrowia w Grecji. O tym, jaką mamy służbę zdrowia, i tą prywatną, i tą państwową. Jak dostać się do lekarza i ile to wszystko kosztuje. Więc no będzie jeszcze tylko trochę greckich słówek, bo już nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale wszystkie nazwy lekarzy pochodzą z Greki. Więc jeśli interesuje was ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kalos onagapi tymu. Tego vloga, jak tego zeszłego, zacznę od takich słów, od takiego apelu do tego miłego pana studenta medycyny, który prosił mnie o to, żeby zrobić ten vlog. Otóż, proszę pana, proszę się jeszcze raz zastanowić nad tą kardiologią. 8 latek minie, jak z bicza strzelił. No właśnie, zaczniemy od nazw. Tak jak mówiłam, kardiolog, kardia to jest serce. Logos to może oznaczać powód, przyczyna, albo też rozumować. Na przykład pediatra. Pedi to jest dziecko, a diatros to jest lekarz. Psycholog. Psycho to jest psychi, to jest dusza. Logos to jest, znowuż tak jak mówiłam, powód, przyczyna lub rozumować. I to w tym momencie wychodzi, widzicie, rozumować duszę. Bardzo ładnie, prawda? A znowu psychiatros to jest lekarz duszy. I tak na przykład pediatros to jest, pedi to jest dziecko. A liatros to jest lekarz. Albo stomatolog, tak jak my mówimy. Stoma to jest usta. A lekarz, wiadomo, liatros to ginekolog. Gineka to jest kobieta. A logos, tak jak mówiłam, przyczyna, powód lub... Teraz zobaczymy. Przeszłam. Jesteśmy oczywiście u mnie na dzielnicy. I tak właśnie idziemy sobie tutaj drogą, chyba do Wirony sobie pójdziemy. Widzicie, że jest bardzo, bardzo spokojnie, dlatego że wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo padało. Padało przez 3 dni. Niestety w niektórych częściach Grecji, w Aten przynajmniej, no częściach Grecji też przynajmniej Pilion jest cały zalany. W ogóle ludzie nie mają ani prądu, ani internetu. Ale u nas jeszcze nie jest tak strasznie źle. Grecki rap. właśnie. A co ja myślę o tej greckiej służbie zdrowia? Wiecie co, ja nie mam żadnych problemów, jeśli chodzi na przykład o państwową służbę zdrowia. No powiem tak, że ona nie funkcjonuje tak idealnie, ale jak najbardziej funkcjonuje ta ich służba zdrowia. Mimo wszystko, że ta Grecja jednak ma problemy ekonomiczne, to ona... To ona naprawdę dosyć fajnie funkcjonuje. I tak na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że musiałam właśnie skorzystać z tej służby zdrowia greckiej, bo miałam atak serca, duszności, coś takiego. Właśnie dlaczego tutaj jesteśmy, bo ja bym chciała wam właśnie pokazać, może tak, może właśnie zacznę od tego, zobaczcie sobie, tu jest właśnie taka nasza przychodnia. Biokitariki. Ta przychodnia to jest taka pół państwowa, pół prywatna. Tutaj, żeby przyjść, jak najbardziej możesz na przykład zrobić swoje wszystkie badania. Tutaj możesz zrobić wszystkie, możesz skorzystać z lekarza specjalisty, możesz skorzystać z różnych właśnie prześwietleń i tak dalej. I tutaj płacisz 20%.
tej sumy. Oczywiście, jeśli nie masz ubezpieczenia, oczywiście płacisz całość. A jeśli masz ubezpieczenie, to 80% płaci za ciebie państwo, a ty płacisz 20%. Ja tutaj bardzo często korzystam z tej opcji, powiem wam. Ale wracając do naszego tematu, tak jak mówiłam wam właśnie, ostatnio miałam właśnie okazję skorzystać z Państwowej Służby Zdrowia, bo tak gdzieś około marca miałam problem, no jak się okazało, z sercem. I w takim to sposobie, tak gdzieś koło 12 w nocy, miałam taki, poczułam się źle, pojechaliśmy z Krystą do szpitala, na ostry dyżur, no który szpital w ogóle w tym momencie pracował. No, pracował na Aleksandras. Pojechaliśmy tam. Nie mogę szybko chodzić, bo ja szybko chodzę, ja się zadyszam i później moi hejterzy mają co pisać. Co za głupoty pisać, dokładnie. I teraz nie chcę im dać też takiego powodu, że będą mi pisać, że się gdzieś tam coś tam zająknęłam, czy zdyszałam. Także muszę iść pomalutku. Ale wracając do tematu, na tym właśnie Aleksandras, powiem wam, że tak, w ciągu 3-4 godzin miałam zrobione wszystkie przyciśnięte badania. Czyli najpierw miałam zrobione EKG, później ten rezonans magnetyczny serca, następnie poprano mi krew i zrobiono te wszystkie właśnie markery rakowe, czyli mam właśnie raka płuc i całą morfologię, co mi tam właśnie dolega. Później właśnie prześwietlenie płuc. I za to wszystko powinnam zapłacić 120 euro i oczywiście nie płaciłam nic. W ogóle to było tak, że ja miałam czekać tam 6 godzin, bo powiedział mi, że jeśli na przykład miałam zawał, że to może być widoczne po 6 godzinach. No ale ja powiedziałam, jeśli go zapytałam, no jakie są szanse na to, że ja miałam ten zawał, on powiedział, że no marne, że raczej właśnie, że to była ta arytmia, że to nie był żaden zawał. I w tym momencie ja stwierdziłam, że nie będę czekać, ale musiałam podpisać, że właśnie wypisuję się na własne żądanie. Ale wydaje mi się, że i tak właśnie szybko to poszło. W sumie, wiecie co, na dyżurze był jeden lekarz i muszę wam powiedzieć, że te szpitale tutaj państwowe, one no nie wyglądają dobrze. No, nie wyglądają dobrze, wyglądają strasznie, wyglądają fatalnie. Bardzo często jest tak, że właśnie ludzie, którzy są hospitalizowani, oni w ogóle śpią na tych wszystkich korytarzach. Także no strasznie to wyglądało, ale powiem tak, że ci ludzie, nawet którzy pracują w tej Państwowej Służbie Zdrowia, oni są jak najbardziej empatyczni, zajmą się tobą. Nie wiem, ja po prostu, jeśli chodzi o Ogólną Służbę Zdrowia, no nie mam złych doświadczeń, naprawdę. Gorsze doświadczenie naprawdę miałam z Polską Służbą Zdrowia niż właśnie z tą grecką. Ale wiecie co, z tymi szpitalami to jest tak, że szpital zależy od dzielnicy. Na jakiej jesteś dzielnicy, taki jest szpital. Jeśli jesteś na dobrej dzielnicy, na bogatej dzielnicy, no ten szpital jest naprawdę zajebisty. I tak powiem wam taką sytuację, jaką mieliśmy z Kostą, bo wiecie, my staramy się o adopcję i żeby do tej adopcji doszło, byśmy musieli zrobić wszystkie badania. Badanie krwi, badanie klatki piersiowej, badanie, nawet do psychiatry nas wysłali, na EKG nas wysłali, w ogóle na bardzo dużo takich różnych badań nas powysyłali. I tak właśnie z tymi wszystkimi badaniami mieliśmy iść do jednego szpitala państwowego i tam u takiego ogólnego lekarza, on miał nam podpisać, że jesteśmy zdrowi. Więc zadzwoniliśmy pod numer 1535, umówiliśmy sobie właśnie wizytę takiego lekarza w Państwowym Ośrodku Zdrowia. I w tym Państwowym Ośrodku Zdrowia czekaliśmy 2 godziny, aż przyjdzie ta pani doktor. No i po 2 godzinach przyszła pani doktor, która wyglądała jak dziewczynka. Miała taka, wiecie, 20-paroletnia, taka malutka, z kawką, w ogóle nie wyglądała na lekarkę. Przyszła i właśnie mówimy jej, o co chodzi, tak jak nam to mówili w naszym ośrodku adopcyjnym. Więc ta pani wypisała nam jakąś kartkę, żeśmy tą kartkę oddali do naszego ośrodka adopcyjnego, z czego nasz ośrodek adopcyjny powiedział, że to nie tak. Więc co tu robić teraz? Nie było zbyt dużo czasu. To już były czasy COVID-u, więc dzwonimy do tej pani na telefon z pieczątki. No i z pieczątki, tak jak ta pani się nazywała, tak z tej pieczątki właśnie żeśmy sobie to wzięli, przeczytali. No i poprosiliśmy panią, która się tak i tak nazywa, że mamy właśnie dla niej taką sprawę. I ta pani mówi do mnie, że mówi, ale ja nie wiem, o co chodzi. Mówi, ale to pani nam podpisywała. Ona mówi do mnie, ja wam nic nie podpisywałam.
I mówię, że to było wtedy i wtedy, o tej godzinie i tak dalej. I ta pani mówi tak, mówi, wie pani co, to jest tak, że my, lekarze, starzy, mamy swoje pieczątki, które dajemy rezydentom i za nas po prostu, naszą pieczątką, ten rezydent. Ma tą naszą pieczątkę rezydent. Mówię, no dobra, ale co teraz zrobić? No i ta kobieta, ona też powiedziała, że ona nie wie, co ona ma z tym zrobić. W ogóle generalnie ona mnie olała. Więc coś było robić. Więc żeśmy zadzwonili po ten numer, żeby nam następne spotkanie umówili. Więc umówili nam następne spotkanie, na szczęście bardzo szybko. I umówili nam spotkanie na Marusi, w takim szpitalu Amalia Fleming. Wchodzimy do tego szpitala i normalnie nie wierzymy oczom. Szpital czyściusieńki, szpital zadbany, szpital nowoczesny. W recepcji wiedzieli, o co chodzi, w recepcji naprawdę się nami zajęli. Lekarka już na nas czekała. Normalnie byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Znaczy, nie zapomnę tej pani doktor, bo ona się nazywała Papandreou, tak jak ten nasz były prezydent. I ta pani, ona w ogóle była bardzo empatyczna, bardzo miła, nas tam przechwaliła na wszystkie strony, jacy to my nie jesteśmy fajni, jacy nie jesteśmy wspaniali. Właśnie takim to sposobem dostaliśmy tą kartkę, która no już tym razem była okej. Ale tak, jeśli chodzi na przykład, co refunduje służba zdrowia. I powiem wam tak, że refunduje bardzo dużo rzeczy, na przykład takich jak okulary. Jeśli chcesz założyć sobie okulary, to raz na 3 lata dostajesz 100 euro na te okulary, żeby sobie je zrobić. Później co jeszcze? Na przykład widzicie, ja jak robiłam in vitro, ja 2 razy od państwa dostałam 2 razy po 500 euro i 2 razy po 2 dawki leków na in vitro. A te panie, które robiły in vitro, to na pewno wiedzą, że te in vitro jest naprawdę drogie. Te leki są naprawdę drogie. I powiem wam, że leki na in vitro, one kosztują mniej więcej 500 euro taka dawka. Także dostałam 2 razy po 1500 euro. Czyli tak jakbym dostała właśnie 3000 euro od państwa. To mi się wydaje, że nie jest tak źle. A fajnie by było, gdyby nam od razu to wszystko zapłacili, no ale tak dobrze to nie ma. Prawda? No. I teraz. Idąc do lekarza, możemy właśnie albo zadzwonić po ten numer 1535 i umówić sobie wizytę, albo wchodzimy na internet i to jest właśnie ta strona, którą teraz widzicie i z tej strony właśnie możemy sobie załatwić lekarza. Możemy sobie po prostu zabukować takiego lekarza online i dajemy, gdzie my, jakiego lekarza szukamy, w jakiej miejscowości się znajdujemy, gdzie, no, z jakiej dzielnicy. Na przykład, i to nie jest tak, że na przykład ja mieszkam na Imitu i że ja koniecznie muszę iść do Imitu. Nie, nie, nie. Ja sobie mogę znaleźć lekarza w całych Atenach. I tutaj, tak jak widzicie, ile taki lekarz z ubezpieczalni może przyjąć w ciągu jednego miesiąca 200 pacjentów. I tutaj macie, ilu tych pacjentów w tym momencie jest przyjętym na wrzesień tego roku. I tutaj na przykład, z tego co ja pamiętam, tam, bo ja wam tutaj to wyświetlę, tam było coś około na przykład 90 chyba pacjentów, czy 70 pacjentów, coś takiego. Jeśli 70 pacjentów, w momencie kiedy jeden lekarz przyjmuje 20 pacjentów dziennie, no to tak będziemy na takiego specjalistę kardiologa czekać 3 dni, prawda? Czy 4 dni będziemy na niego czekać. Nie jest źle, nie jest dobrze, bo ja to rozumiem, że powinno się nam od razu takiego lekarza, taki lekarz powinien od razu cię przyjąć. Na przykład jest też tak, że na przykład idąc do takiego lekarza, możesz mieć wszystko za darmo, możesz mieć tego lekarza za darmo, ale jeśli lekarz ci powie, że są potrzebne jakieś specjalistyczne badania, on ci może to zrobić w gabinecie od razu i za to ci powie na przykład, że płacisz powiedzmy 20 euro. Ale jeśli ty się nie zgodzisz na to, żeby płacić te 20 euro za te badania, on cię i tak wyśle do szpitala. I w tym szpitalu właśnie nie będziesz płacić żadnych pieniędzy, no ale w tym szpitalu to jest troszeczkę, wiecie, no drogo jest, jakby nie było. I w tym momencie, znaczy nie, w szpitalu jest za darmo, ale jeśli byś chciała na przykład coś zrobić sobie samemu, no to wiecie, żeby płacić po prostu, nie? Nic innego. Jak w tym marcu ja byłam w tym szpitalu, to na tej izbie przyjęć były takie dwa biurka. Siedziałam ja i siedział jeden koleś koło mnie. Ja słyszałam to, co on mówi. I ta lekarka się go pytała właśnie o powód, nie? Co się stało. Nie? Mówi, że boli go brzuch i że po prostu krwawi z odbytu, nie? I ona tak wzięła jego amkę
ten jego numer ubezpieczenia i powiedziałam, mówię, no ale pan tutaj ma skierowanie na kolonoskopię, a kolon, jeszcze wam tak powiem, że kolon po grecku to jest dupa, tyłek. I on mówi, tak, mówi, ja dzwoniłem, żeby się umówić na wizytę, ale będę miał dopiero za miesiąc, a mnie teraz brzuch boli. I to jest tak, że jeśli pójdziesz z bólem na ostry dyżur, to choćby nie wiem co, oni ci to badanie muszą zrobić. Po prostu mi się wydaje, że po prostu ten koleś o tym wiedział, że to badanie na, akurat w tym szpitalu, który ma właśnie dobrą diagnostykę, jeśli chodzi o te gastryczne sprawy. Po prostu poczekał sobie, aż będzie ten szpital akurat miał dyżur i po prostu przyszedł na ten dyżur. Bo tak samo mi powiedział mój znajomy, mówi, jeśli będziesz miała cokolwiek z sercem, mówi, żeby, mówi, jeśli nie chcesz płacić jakichś zabiegów, żeby, jeśli będziesz musiała zrobić jakiś zabieg z sercem, mówi, to najlepiej iść do Evangelismos. To jest ten szpital na sumie niedaleko mnie. I mówi, bo jeśli pójdziesz na Evangelismos, to tam są najlepsi kardiolodzy i oni ci to zrobią od razu i oni ci to zrobią bez pieniędzy. I właśnie jest, to jest taki knif. Jeśli nie chcesz właśnie za coś płacić, jak najbardziej musisz to zrobić szybko, tylko musisz iść na ostry dyżur. No. Ja wam powiem szczerze, że ja raczej korzystam z tej, właśnie z tej służby zdrowia, z tej prywatnej służby zdrowia, dlatego że to dużo nie kosztuje i mam od razu i z tej właśnie pół państwowej, pół prywatnej, tak jak właśnie jest te Wiokitariki, co wam pokazywałam, to się też w ogóle bardzo opłaca. I na przykład w momencie, kiedy ja jestem chora, ja mogę iść do mojego lekarza rodzinnego i w tym momencie ja mu płacę 20 euro i on mnie przyjmuje od razu. Gdybym w tym momencie zadzwoniła do mojego lekarza rodzinnego i powiedziała, że jest taka potrzeba, to on jak najbardziej by mi powiedział od razu, żeby ja chodź teraz, nie? Tam od piątej powiedzmy przyjmuje, nie? No to podejrzewam, żeby mnie od razu przyjął. Jeśli chodzi o lekarzy, takich specjalistów, to ja wam muszę powiedzieć, że inna jest sytuacja w Atenach, a inna jest sytuacja na wyspach. I tak na przykład w Atenach to mniej więcej wychodzi, wiecie, 30-50 euro za takiego specjalistę płacisz. Możesz też dopłacić jakiś specjalny dodatek za specjalistyczne badania, jeśli w tym momencie wykonuje w swoim gabinecie, a zazwyczaj tacy lekarze wykonują, szczególnie właśnie ginekolodzy, na przykład cytologię. Nie wyślijcie do szpitala, tylko zrobicie tą cytologię od razu w gabinecie, więc to się po prostu nawet nie opłaca. I na przykład ja jak najbardziej zawsze chodzę tylko do mojego prywatnego lekarza. I tak na przykład widzicie, to zależy też, zwykle możesz się dostać od razu. Bez niczego, prawda? Ale to zależy, jeśli masz na przykład lekarza, który jest naprawdę bardzo rozchwytywany, no to wtedy musisz czekać, bo ja na przykład mam ginekologa takiego, że no jest bardzo rozchwytywany, jest bardzo popularny, no i żeby się do niego dostać, no to ja potrzebuję tak tydzień czasu na pewno. Ale to właśnie, jeśli chodziło właśnie o tego typu lekarza, ale do takich na przykład, jak szłam do kardiologa, potem wszystkim ja sobie zrobiłam jeszcze inne badania, no to z kardiologiem no skontaktowałam się zaraz na drugi dzień i zaraz od razu mnie przyjął. Także jeśli chodzi o takie rzeczy, to właśnie nie ma żadnego problemu. Ale tak jak wam mówiłam, sprawa na przykład na wyspach jest zupełnie inna niż na przykład tutaj w Atenach. Tak powiem wam, że mam przyjaciół na wyspie, na Eginie. Ten mój przyjaciel dostał ataku wyrostka, będąc na wyspie. Poszedł tam do lekarza, no i lekarz mu powiedział, jak tylko możesz, jak najprędzej jedź do Aten. No i on właśnie popłynął sobie do Aten i on miał ubezpieczenie z Polski. Poszedł do prywatnego szpitala. No nie znał tych szpitali, prawda? Ale tak akurat mu się zrobiło, że poszedł do jednego z najlepszych szpitali tutaj w Atenach. Może odsunę, żeby ta ulica, żeby mi znowu głos nie zniekształciło. I poszedł, wiecie, dostał się do najlepszego szpitalu w Atenach i tam w ogóle w ciągu 3 godzin zrobili mu badania. Od razu był już na łóżku operacyjnym i czekał tylko na odpowiedź z tej polskiej ubezpieczalni, czy ta ubezpieczalnia się zgadza. Na początku były oczywiście problemy, jak to w ubezpieczalniach,
No ale koniec końców wszystko poszło ok. Także rano od razu go już operowali i po trzech dniach laparoskopowo i po trzech dniach on już wyszedł ze szpitala, już wiecie, i już było wszystko ok. I on na przykład powiedział coś takiego, że wiecie co, ci moi przyjaciele, oni też nie są ludźmi, wiesz, takimi z jakiejś big bidówy, oni to są wykształceni ludzie spod Warszawy, którzy mają właśnie też znajomości w szpitalach w Warszawie, czyli oni znają te środowiska, wiedzą co jest, jak jest i tak dalej. I będąc tutaj w szpitalu, on powiedział, że tak dobrej diagnostyki to on w żadnym szpitalu polskim się nie spotkał. Po prostu był bardzo mile zaskoczony i tym, że właśnie, że taka miła obsługa i że tak szybko to wszystko poszło. No i po prostu miał no, same superlatywy na temat tych greckich lekarzy, mówił. No i jakby nie było, facet miał rację. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, ja tutaj mam taką stronę, która mówi o tym. To jest firma, która zajmuje się statystykami na całym świecie i dała właśnie taką statystykę, jacy lekarze z jakich krajów są najlepsi na świecie. I teraz słuchajcie, Japonia, numer 1, czyli najlepsi lekarze są w Japonii. 2 Szwecja, 3 Norwegia, 4 Belgia, 5 Izrael, a 6 Grecja. Czyli ta biedna Grecja jest na 6 miejscu na świecie, jeśli chodzi o najlepszych lekarzy. Czyli wydaje mi się, jakby nie było, jest to naprawdę znakomity wynik. Później, moi drodzy, Austria, Australia, Izrael, Kanada. No, to jest ta pierwsza dziesiątka. Ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję, żebyście wiedzieli, bo ja sobie żadnych statystyk z głowy nie wyciągam, niestety. I właśnie w związku z tym, że naprawdę w tej Grecji są ci lekarze świetni, to jest coś takiego jak turystyka medyczna. Na czym to polega? Na tym, że w ogóle przyjeżdżasz sobie na wakacje i w międzyczasie albo panie zachodzą w ciążę, bo jeśli chodzi o in vitro, to jest tutaj bardzo rozpowszechnione. Jest tutaj bardzo dużo klinik, które właśnie robią in vitro i naprawdę mają bardzo dobre wyniki. I oczywiście medycyna estetyczna. Bardzo dużo pań właśnie robi sobie tutaj coś z buzią, czy z twarzą, czy z... Zobacz, jaki ładny widok. Jesteśmy, o, na górze. Zobaczcie, ale sobie... Oho, ho, wszystko w dole. Oh, widać, jesteśmy na Wironie, bo Wirona jest taka troszeczkę na górze. A jak schodzę z góry, to jestem u mnie na... I mi tu jakaś ciężarówka jedzie, cholera. Ja znowu się, widzicie, ja znowu się zdyszałam. I znowu będzie, że... A, zatrzymaj się, nie dysz. Kobieto. Jedź ciężarówką. Także widzicie, moi drodzy, że jeśli chodzi o tą służbę zdrowia, to naprawdę Grecja daje radę. Ta służba zdrowia u nich, ona nie jest idealna. Ona pozostawia też bardzo dużo do życzenia, przede wszystkim te ich szpitale, bo no niestety, tak jak mówiłam, one nie zawsze są czyste. Tam właśnie bardzo wiele ludzi są przepełnione, przede wszystkim bardzo wiele ludzi jest tych hospitalizowanych na korytarzach, także nie jest to dobre, prawda? Nie jest to fajne, ale tak jak mówię, że bardzo dużo leków, bardzo dużo rzeczy mamy tutaj za darmo. No przede wszystkim mamy darmową tą służbę zdrowia. I zobaczcie, wśród najlepszych lekarzy świata nie ma Amerykanów, gdzie w Ameryce ta służba zdrowia jest tak strasznie droga. Ja oglądam tą Olę, Polkę w Ameryce, która mówiła o służbie zdrowia w Ameryce, wiesz, to jest no, tragedia. Tutaj tej tragedii właśnie nie ma, że jest ok, jeśli chodzi o tą służbę zdrowia. No i wiecie co, biorąc pod uwagę fakt, że mamy czyste powietrze, mamy czystą wodę, mamy najzdrowszą dietę świata, czyli ta dieta śródziemnomorska jest jedną z najzdrowszych diet świata, no to do tego jeszcze mamy dobrych, empatycznych lekarzy, czyli to, że ci Grecy są tacy długowieczni, no to nie jest takie zupełnie przypadkowe, prawda? No raczej nie. Także moi drodzy, ode mnie byłoby to już wszystko. Mam nadzieję, że ja tutaj za niedługo, że nie będzie padać przede wszystkim, ale bardzo fajnie, że udało mi się tak, że nie pada, bo od rana padało. Wczoraj cały czas padało.
to jest ten to wam już kiedyś pokazywałam, ten widok tutaj na ten kościół i na tą... Opa. I na tą restaurację taką jak na wyspach. W każdym razie, moi drodzy, buziaki z Aten. Pa, pa! Trzymajcie się i nie chorujcie.